Witam wszystkich, witam. Właśnie paczkę odebrałem. Nie wiedziałem, od kogo ta paczka jest, bo nadawcą była kobieta. No i kurczę, sobie myślę, co to za paczka. Dopiero jak odebrałem, to się dowiedziałem, od kogo. Proszę bardzo. 4 strony złomu od Roberta. Kiedyś tam Robert pisał do mnie właśnie, znaczy razem pisaliśmy sobie na maila. Jak mu wysyłałem właśnie ostatnio elektronikę i mówił, że mi coś wyśle. No ale nawet nie potwierdził później, że to wysyła, no i dlatego nie wiedziałem, że to przesyłka od niego. Także dzięki Robert, kurczę. Fajna niespodzianka. Zobaczymy, co tam jest. Co tam Robert dał. Mówił mi jedną rzecz, co ma właśnie tam na zbyciu. Wtedy. Podejrzewam, że jedną z tych rzeczy to jest to, co myślę. No ale paczka jest duża, także Robert coś jeszcze naładował. No to zobaczymy. Proszę bardzo. Robert, 4 strony złomu. O kurde, to się zawsze przyda. Do pakowania paczek. He, super. Parę dni temu, kurde, kupiłem właśnie parę sztuk, bo mi się skończyła. Także będzie sporo do oklejania do paczek. Odłożymy na bok. I o, właśnie o tym mówił. Kurczę, to są 2 sztuki. Ale jaja. Patrzcie. Sharpa, wideo, Sharp. Stare wideo. A ja chyba 1,5 roku temu albo 2 lata temu specjalnie kupiłem na ogłoszeniach wideo, żeby oglądać jedną kasetę. I Robert mówił, że prawdopodobnie są sprawne, że trzeba je przeglądnąć. Kurczę, no super. Tej firmy nie znam akurat, ale też się przeglądnie, zobaczymy, kurczę, jakby działało. Najpierw rozkręcić, trzeba wyczyścić wszystko i dopiero próbować uruchomić. Co tu jeszcze Robert dał? O, jeszcze jedna tasiemka. O kurde, patrzcie, jaki bity Parkside'a. Bitów nigdy za wiele, bo albo się zgubią, albo połamią gdzieś, jak przy odkręcaniu rzeczy takich, co nie chcą iść. No, muszę sobie wziąć o tym, a tym też damy radę. 1 strona, 2 strona. O, super komplecik. Z Parkside'a nigdy nie kupywałem bitów. Także zobaczymy, jak się będą sprawowały. Narzędzia mam z Parkside'a, ale bitów nigdy nie kupywałem. Zobaczymy. Końcówka magnetyczna oczywiście. Super. Także dzięki, Robercie, za te fanty, zwłaszcza za te DVD, kurczę. Znaczy, jakie DVD? Wideo. Za te odtwarzacze. Bo naprawdę, kurczę, jak to będzie chciało działać, jak się da uruchomić, no to mega. A ja będę dalej dla Ciebie zbierał elektronikę. Podziękowania za to, oczywiście. Także jeszcze raz dziękuję. Wpadnijcie do Roberta na kanał. 4 strony złomu. Super gość, pokazuje wszystko, co rozbiera. Odzyskuje srebro, złoto. Także jest mega gość. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Do widzenia i do następnego razu.